Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z DLC do gry Star Wars The Force Unleashed. Ja jestem Sebek i witam was nad planetą Tatooine. Za chwilę cokolwiek, za chwilę coś zacznie się dziać, natomiast na razie film. Killer w stroju stylizowany na strój Tuskenów. Sam, który bardzo mi się podoba, natomiast nie lubię całej koncepcji tego bohatera. No po prostu nie lubię. My lord, this is Captain Beres. The Emperor has instructed me to assist you as needed. Very well, Captain. Proceed. To jest. Yes, my lord. It appears that you've already discovered the Jawas. Disgusting creatures. Jawowie są spoko, co ty chcesz od Jawy? O, dobra. Tędy nie wiem. Ale też nie chcę ich zabijać. Nie lubię grać z Sithami. I na początku to jeszcze było całkiem znośne, to teraz jest po prostu tragiczne. To jest taki prawdziwy Sith, jeszcze gorszy od Dartha Vadera. Teraz powinien zacząć się świecić na niebiesko. Droid straszny czy jawów? Jest jakiś wybuchowy. Będziecie mi przeszkadzać, nie chciałem tego robić, ale zrobiliście mi wybór. No, jest musik! Our scanners are showing your route is blocked by the Jawa's sand crawler. If you could find a way to apply a very large amount of force to the side of the crawler, it should clear your path. Zrobić tak wielką maszynę. Okej, dobra. Wydaje się, że ja już w tej grze byłem na planecie tak. Albo na jakiejś planecie, na której ja byłem.
zabiję zwierzęta, natomiast jagów nie chciałem. Cześć, może dłużej tutaj. Czy oni są jakiegoś twojego rodzaju najemnikami? Cześć. Chyba został jeszcze jeden. Tak. Ale mam drobne. Jezu, oni nawet wydają dźwięk jak jakieś świnie. Załatwione. Tak, gdzie to było? Jakiś pojazd poleciał, no okej. Pora dostać się tam, gdzie mamy się. Heavy metalowej wersji wystarczająco dużo twoich wojowników, tak żebyś się przestraszył, co? Wiem, że tutaj będą holokrony. Chociaż pewnie w jednym z tych miejsc jest holokron, to w sumie możemy to sprawdzić. Chociaż na tym etapie to i tak nie ma większego sensu. Dobra, olewamy. Olewamy to. Możesz schować miecz świetlny. Starkillerze. The mighty and benevolent Jabba would like to offer...
panu łączy kuchba, tu na Sith scum. Sith scum. The Empire seeks two droids, Astromech and Protocol. You will be compensated for any information that your spies can provide. Ah, C-3PO i R2. Panu droida Tatooine. Makuna si rakta lupa. Sir, Garandan has reported seeing two such droids in Mos Eisley. Master! No to lecimy do Rancora. Lecimy do Rancora. Rancor Jabby. Się nie zamykają jak poprzednie, więc nie ma problemu. Ktoś do mnie strzela. Przedostać się do Mos Eisley. Dobra. Tędy nie. No to idziemy w takim razie pewnie na górę. To nie jest winda. Stąd wyszedłem. Co tam do mnie strzela? Strażnik Vicway. Witaj Jawowie, witajcie Jawowie. Witaj Jawowie. What the fuck? A to są łuki. Dobra.
udało się to włączyć. Ojojoj. Działko laserowe jakieś tam i zabity również strasznie. No i cześć. Załatwione, dobra. Czy to jest winda? Tak, to jest winda. I to będziemy teraz lecieć jakimiś kanałami. Raz, padówa. Już let me go, let me go. Wchodzą w pełni myślenia i tak dalej. Cokolwiek się z nim stanie, to naprawdę nie będzie problemu. Dobra, promienie to chciałem. O, załatwili, dobra. O! Dziękuję, do widzenia. O nie, kolejny. Ale to w sumie też ich powinno załatwić, a ja sobie zaraz to wyłączę. Wyrwane. Tutaj chwilowo nic niestety nie ma. Aj. Ale mnie odrzuciło straszliwie. Dobra, to zaraz pewnie się wyzwali, dziękujemy. No i teraz zostały same wieżyczki już. Nie wiem, do czego oni strzelają, ale okej. Póki to nie jestem ja, to mi to nie robi jakiejś różnicy. Załatwione. Cześć. Canteen Mos Eisley. Poziom zakończy pojedynek, nawet wiem, kto to będzie. Dawno nie strzelałem tej broni. Żeby ktoś tak do mnie strzelał. The droids are in Mos Eisley. Okay, very good, my lord. We shall dispatch the squadron. You will do no such thing, Captain. I will retrieve those droids. Yes, my lord. Of course. Można rozerwać droida. O, czy to była czasóweczka? Nie. Myślałem, że to jest czasówka. Teraz trzeba podejść blisko. O nie, pogromca. Dlaczego on jest przeciwko mnie? Jest przechwycony pogromca. Thank you.
zwany pogromca, no to wszystko wyjaśnia. Dlaczego tak się dzieje? Zmieszone obrażenie. Nie, granat! Nie mogą zabić Proxiego. I'm sorry, Master. I'm afraid my primary circuits are still there. I'm in no condition to make an attempt on your life. Also, I'd like to... Co mam z tym zrobić? Bo to mnie na pewno zabije. I need a way out of this room, Proxy. Hops, hops, hops. Master, perhaps if you could raise me to the scanner's line of sight, I might have enough power to... Scanner. To? Lenaki Wadanolia. O, fajne. Thank you, Proxy. Matko, no jeszcze zna takie słowa. It was so good. What the fuck, ale to mnie zmasakrowało. O, wiedziałem, że umrę. No dobrze, pewnie zaczniemy od tego momentu. Właśnie mamy full HP, także nie jest źle. Ewentualne przeszkody w... Ogień też jest bardzo, bardzo, bardzo groźny. Okej, bardzo fajnie. Aj. Wychodź. Aj, kurna! Pewnie trzeba było zejść tutaj w bok. Dobra. To już wiemy, jak to zrobić.
właśnie. Dajemy, nie wejdźmy w ogień. To jest przeszkoda, która zabiera strasznie dużo życia. Au! Dobra. Dobra, i schodzimy tutaj. Dobra, ktoś hakuje, ktoś blokuje nasze połączenie. Dobra, co my tu mamy? TIE Fighter. Quite a mess you made of the place. Your head's worth a lot of credits. So, I'll be bringing it back to Jabba now. Walczymy z Boba Fettem? Pokonaj Boba Fetta. Boba Fetta chyba. What the fuck? Camero. Ale w głuchu straszliwie. Powinniśmy raczej dać mu radę. Ja w ogóle nie mam pojęcia, jak w odniesieniu do niego ja się znajduję. Your tricks don't frighten me. No tak, jak ty masz pomoc, to nic dziwnego, że cię nie przy... I'm not impressed. No, trzeba załatwić tych strażników. Bo oni dostarczą mi życia. Jestem chyba na celowniku. Udało się załatwić strażników. Dobra, widzę, że on zaczął snajpić. Zróbmy wszystko, żeby... Leć, leć, leć. You can't run forever. Zabraliśmy mu snajperkę.
Teraz granat. Elektromagnetyczny? Po co? Nie udało się. Poleciałem tym śmiesznym stateczkiem do Mos Eisley. No dobrze. Wygląda to, że to może być najdłuższy epizod, a może nie. Dobra, są nasze droidy. I'm afraid I cannot allow you to do that. Obi-Wan Kenobi. Waited many years to destroy the real Obi-Wan Kenobi. Może być jeden z najpotężniejszych przeciwników, z jakim przyszło walczyć. Oj, 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 straszna masakra się dzieje. Aj. Kenobi jest bardzo potężny mimo swojego wieku. Your anger clouds your judgment. Damy ci radę, Obi-Wan. No nie, no znowu ktoś dzwoni. Zaraz wrócę z powrotem. Dobra. Trzeba dojechać Obi-Wana. Jeszcze dojedzie. Dobra, tyle już. Więcej już mnie nie zrobimy. Ktoś do nas strzela. Your master will betray you. Łolololo, są to do... O, w dupę, ile droidów ci... Nie! What the fuck is going on? Co on robi, można nazwać tylko po prostu oszustwem w tym momencie. Shit, no kurna! Chodzi. Macie wszystkie, kurna. Ja pierdolę.
Ja nawet nie mogę się poruszyć stąd. I'm afraid we're not finished yet. Dobra. Mamy quick time event. Co się będzie teraz działo? Zniknął. Obi-Wan Kenobi został załatwiony. O nie! Jak? Do cholery ja mam. Nie wiem, przecież ja go teraz nie mogę. Dobra, zrobię ten swój śmieszny ślizg. W ten sposób załatwić. Zadać mu jakąś część obrażeń, a może tak. No nie, no nie wierzę. Trafiam, bo po prostu jest jakiś śmiech na sali, bo on jest nietykalny. Bo ja nawet nie wiem, jak ja go mogę, atakować w ramie. Attacks will not prevail. No ja taki przedmiot jest w ogóle jakiś śmiech na sali niesamowity. Ah!
się zregenerowała. Wow. An angry mind is easily confused. I cannot allow you to alter their destiny. Could have been a powerful Jedi. Dobra, lecę w napęd. Co to jest? Dobra. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Skończyliśmy DLC do gry Star Wars The Force Unleashed. Ale musimy sobie ustalić jedną bardzo, bardzo istotną rzecz. Na potrzeby kontynuowania serii i przejścia do gry Star Wars The Force Unleashed 2 musimy uznać, że to jest historia alternatywna. To jest historia, która przedstawia to, co by się stało, gdyby Starkiller wybrał ciemną stronę. Natomiast Starkiller tak naprawdę ja pokieruję to tak, żeby... Nagram ostatni pojedynek, ostatni wybór nagram jeszcze raz i przejdę do pojedynku z Imperatorem. Dobra, dzięki bardzo. Natomiast tak naprawdę i dopiero potem zaczniemy dwójkę, tak żeby to miało logiczną całość ręce i nogi, bo jeżeli przeszlibyśmy od tego momentu, to zrobią się straszne niejasności, bo w tej części zabijamy Vadera, w dwójce Vader jest, więc no niestety musimy uznać, że to jest tylko i wyłącznie historia alternatywna. No ale dzięki wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, to już będzie dwójka. Cześć, cześć!